No co, przyjedzie? Czy nie? Tak? Łaba, teraz tak! Jedzie! Jedziesz! Mówiłem! Detektor gazu nie ma drogi. To trzymaj, nagraj. Gdzie ma? Co ty masz za byka? Byrka małego tam. A. Co to jest? Nie, to nic. Mika nie ma? Nagrywa. Jak się by wyłączy, to... Czego nie ma? Tłumika? Launching 110. Poszedł! Moja beta. Na koło to daje? No. Na koło? No, na jedynce jest tak. Wszystko trzeba dokręcać, tak? Po każdej jeździe. Ale jest zabawa. Można. Jeździć. Chociaż ostatnio jest taki najgorzej w sumie. No tylko widać, że ma stoi taki, nie? Trochę podobny do MRF-y, nie? Proszę. I on naprawdę się nazywa Longin? No, chińskie wszystko. China Power, nie? Kultowy motocykl chiński. Żyłeś czymś? Co? Co ty robiłeś z tą pałką? Nie? Nie wiem. Stopkę złamałem teraz. O kurde. Ciekawe, czy oni też jeżdżą na takich, czy tylko sprzedają je na Europę? Nie wiem, tego nie powiem. Gdzie oni? A pokaz jakiś zrobisz? Ja dopiero się uczę. Cały zestaw kluczy do Longina? A ile tu przejechałeś? Co? Ile tu przejechałeś, że trzeba już go skręcać? Nie, ostatnio nawet nie dokręcałem tego i Ale co, nic nie opowiesz, no co, no jak? Ile lat go masz? Ja? No? 3 miesiące. O, który rok to jest? Tego nie wiem. No. Już podjechałem. Nie pamiętam teraz, nie? Same niespodzianki. Dobra, ja się przebieram. No jest ktoś odważny, kto umie vlogi kręcić? Ja nie umiem. Kto umie vlogi kręcić? Ja nie umiem.
Umiesz? Tylko tutaj ma tylko. Zjazdów po prostu. Jaki hajs dałeś za nią? 1000 za Lącina. Ważne, że jeździ, no. Jak na pierwszego to... Ale porządną ma te, ten wahacz nie jest porządny. Nie jest jakaś lipa. Ty tak się znasz na tych lączinach, to może byś skręcił jakiegoś vloga. Ja wiem jednego i ja jeszcze dziękuję. Ja teraz na Alfarada wsiądę sobie jakiegoś. Od czegoś trzeba zacząć, nie? No. No, musi być ten pierwszy raz. Ja jeździłem rometem i co? I żyję. Ja MZ to jeździłem. I zawodowo, nie? Teraz jak na Kosowę się przyjadę, to ogólnie inna jazda od razu. Mhm. A polecasz takiego Lącina, czy nie? Na początek w sumie dobra. Tak jest, dobra. A może ty mi go, sprzedasz na specjal na 50 tysięcy subów? Co, nie chcesz? Ogólnie ja planuję zrobić mi mały remont i wtedy go sprzedam. Ty, ale wszystko ci się rusza ten silnik, ty jak tam zrobiłeś. Tak, ja wiem. To jak to jedzie? Jedzie normalnie, tylko tu właśnie ta śruba, ja ją kontrowałem i tak dalej, ona cały czas popuszcza i on tutaj właśnie lata na tym mocowaniu, nie? No właśnie ty, bo on takich drgań dostaje, że ty wtedy więcej koni masz. O, to jak się łapie, to pokrywa. No widziałem jak to lata. Dobra, muszę zjeść sobie jakiegoś banana, bo... Ale fajny, fajny, naprawdę. Taka mini Yamaha, nie? Mini Yamaha, no. No weź nakręć Arek o tym Lącinie coś, bo ja bym chciał się już przebierać. No powiedz o mnie. Ja nie umiem ci powiem szczerze, że ja nie jestem taki medialny jak ty. Ja też nie jestem. Znaczy ja jestem medialny. No dobra, no co, no polecamy takiego Lącina za 500, za 1000 na początek. No. Żeby poczuć ten wiatr, nie? We włosach i tyle. Nauczyć się tych prostych remontów, to na pewno na nie można. Remontów, o właśnie, mi takiego brakuje, bym więcej się znała, tak to taka torba, siedzę przy tym motocyklu i nie wiem o co chodzi. To co chwilę trzeba coś kręcić, nie? Aha. No gibotliwy taki trochę jest faktycznie. No odpal go, o ty, zawieszenie no fajne. Bez tubika oczywiście. I patrz, i kopie. Lepiej niż twoja Yamaha. Mate jest zagłuszone. Kokosa, nie? Ta Honda jego. Ona jest cykurka przy nim. Chyba kubie takiego kupię. Dobra, to dzięki chłopakiem przylecę. Nara, trzymaj się. Ty to zapierdziela, nie? Dobra, to nara. Nie mogę was filmować, nie będę. A ten jaki mój glajda, jen. Co?